Hej, tylko mi nie mów, że znów binge'ujesz. I o co to chodzi? Binge-watching? Binge-drinking? Binge'ujesz czy nie? I co to właściwie znaczy po polsku? Jak to po polsku powiedzieć? Dokop się ze mną w tym odcinku do prawdy i naucz się porządnie tego używać i po polsku, i po angielsku. Ten cały binge, czy to czynność, czy to rzeczownik, czy czasownik, binge to tak jakby po polsku wpaść cuk. Aha, to jest bardziej po niemiecku. Czyli w taki ciąg, że na przykład ktoś pije na umór parę dni, albo objada się aż do rozpuku. Albo, i to chyba najbardziej popularne obecnie użycie binge, ogląda na umór, ogląda do zapalenia spojówek, przeważnie seriale. Binge watching to właśnie takie niekontrolowane wykonywanie jakiejś czynności bez umiaru, tak jakby nałogowo, przez jakiś określony czas. Czyli możemy powiedzieć binge drinking, binge watching, to co najbardziej popularne, albo a drug binge, czyli ktoś ćpa na umór, albo po polsku jest takie fajne wyrażenie, że ktoś poszedł w tango, i po angielsku powiesz go on a binge. Don't wait for him. He's gone on a binge. Może to być a shopping binge, a drinking binge, a watching binge. Jakiś przykład? No, bo uczyć się najlepiej w przykładach, to she's on a shopping binge right now. I'm on a spending binge with Allegro Smart. I'm on a shopping binge without leaving my house. Mogę wpaść w taki cuk kupowania jeszcze to, o jeszcze to, jeszcze to. I to będzie właśnie spending binge. Binge to także objadanie się. Nie tylko ćpanie i picie, także objadanie się. Więc have you been binging again? Kiedy zastaję kogoś właśnie w pokoju pełnym papierków po cukierkach i innych szeleszczących słodyczach. Have you been binging? Czy się objadałeś? Mogę binge on something, czyli binge on sugar, binge on high calorie snacks. That's nice actually. Rozumiesz już, co to za słowo i co ono znaczy. Ciekawe? Nie zapomnij nacisnąć na subskrypcję, żeby nie przegapić kolejnych odcinków. Co jeszcze możesz zrobić ze słówkiem binge? Możesz stworzyć od niego dwa pochodne słówka. Jeśli coś jest godne uwagi, spróbuj stworzyć je ze mną. Coś godnego uwagi, dostrzeżenia, zauważenia, będzie noteworthy. Noteworthy information, for example. Jeśli coś jest godne pochwały, praise, będzie praiseworthy. Auto, które jest zdatne do jazdy, dostaje to po przeglądzie, to roadworthy car. A roadworthy car. No to chyba już wiesz, że jeśli coś jest warte tego, żeby pójść w taki cuk oglądania, to będzie nie inaczej. Binge-worthy. A binge-worthy TV series. A read-worthy book. Na tej samej zasadzie. Jeszcze jedno utworzone od tego słówko, jeszcze jedna cecha, jeden przymiotnik. Bingeable. Bingeable, że coś właśnie takie jest, że się coś z tym da zrobić. W ogóle super zabieg ze słowotwórstwa. Jeśli coś sami możemy wyprać, nie trzeba tego nosić do pralni, to jest washable. Woda jest nadająca się do picia. Jest drinkable. Albo coś jest easily breakable, bo się łamie, bo kruche. I tak stworzysz też bingeable. Czyli ostrożnie z tym serialem, bo można wpaść w cuk. I zastanie cię piąta rano. I mój przykład na bingeable, bo tak, uczyć się najlepiej na przykładach i to twoich. Ja na moich, ty na twoich. Mój przykład to byłby money heist. Money Heist, czyli Dom z papieru. Hiszpański serial. That sounds like something I could binge on.
Like something I could binge on. Coś, na czym mogłabym się zawiesić na godziny. Pochłaniać mogłabym to godzinami. Oglądać. A jeśli bardzo nie chcesz używać słówka binge, binge watching, eating disorder, czy jest jeszcze coś innego, czym można oddać właśnie taki szał, niekontrolowane wykonywanie jakiejś czynności? Jest jeszcze słówko spree. Ono ma bardzo podobny wydźwięk, bo też wydźwięk negatywny. Raczej mamy shopping spree, like before every Christmas. People engage in shopping sprees. We can talk about a buying spree, shopping spree, spending spree. Yeah, if you keep spending a lot and a lot, you're on a spending spree. We can also talk about a shooting spree, a killing spree. When you think of infamous massacres, someone gets crazy and starts shooting people one after another. So it's a shooting spree or a killing spree. We can hear about a man, like the man went on a killing spree with the gun. So now it's your turn. To teraz your turn, twoja kolej, żeby użyć tego, co tutaj się uczysz, co oglądasz. Bo oglądać jest super. Watching is cool. Yet may not be enough. Może to być niewystarczająco, żeby to było twoje aktywne słownictwo. No to co? Jak użyjesz tego słówka? Tego binge, może bingeable, może binge-worthy, albo binge-on? Użyj go w komentarzu. Najprostsze, co możesz zrobić, to napisz mi, jaki serial oglądasz, jaki serial mogłabyś oglądać godzinami. Napisz mi tak. I binged on. Oglądałem. I binged on, czyli kiedyś tam godzinami oglądałem. Albo jeśli tkwisz w tym cugu, czy ciągu, to napisz I've been binging. Bo to wciąż trwa. I've been binging. No i binging, co tam tak oglądasz? Daj swój tytuł. Może znajdę tam coś bingeable. Coś, w czym sama popłynę, utonę. Używaj. Mów na głos, pisz i ucz się razem ze mną. Tutaj na YouTubie albo na naszych kursach w Encio, stacjonarnie lub online. Do zobaczenia. Bye!